Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam was w obiecanym przeze mnie jakieś chyba 3 tygodnie temu czy coś takiego no jakoś tak, obiecanym przeze mnie w każdym razie Q&A albo też inaczej muszę powiedzieć w filmie zapychacze no bo nie ukrywajmy, że Q&A to są takie trochę zapychacze żeby coś było kiedy nic nie ma ale szczerze wam powiem, że tak sobie myślałem, że ten Q&A czasami się przyda, tak nie za często, rzadko, ale czasami się przyda, bo jednak jest to jakaś też spoko forma, że zawsze ktoś może coś zapytać, coś możemy pogadać. Ja nie robię liveów, na których byśmy pogadali, więc QA jest w sumie jak najbardziej ok. Dlatego, tak sobie pomyślałem ostatnio, że chciałbym mieć dwa QA w roku: na początku i na końcu. Tak będziemy się tu idealnie, że na początku sobie przegadamy rzeczy na nowy rok, a na końcu przegadamy, co się w tym roku wydarzyło i tak dalej. taka idealna okazja, żeby zadać jakieś pytanie, coś sobie przegadać, podsumować i tak dalej, żebyście też wy mogli się wypowiedzieć, a nie tylko jest fina rocznicy kanału i podsumania roku. W których gadam tylko ja. I nie będzie też przesył tymi QA-ami, tylko będą takim czymś okazjonalnym. Więc myślę, że jest to jak najbardziej okej. Okay. Także chyba przy takiej formie pozostajemy. Także no, ten robi za QA tego początkowo-rocznego, mimo że wygowicie chyba na początku tego już. To jeszcze jeden film mi został do wrzucenia w styczniu. No, jest trochę obsuwanie, powiem, że nie tak krótko, tylko rzucę jednym hasłem: sesja. Za chwilkę się zbliża sesja na studiach. I ja pewnie jeszcze kilkukrotnie w tym filmie o tym powiem. Nastawcie się na to, bo sesja zaczyna mi się za tydzień. I ja już wszędzie dosłownie jeszcze sesja, sesja, jeszcze raz sesja. Więc teraz wy to Słuchajcie, ale wy macie to szczęście, że Wy usłyszycie to tylko w tym jednym filmie, a to ja muszę o tym myśleć na co dzień i słuchać o tym na co dzień. Także cóż, no... Macie to chlepi niż ja. Dobra, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. Standardowo, jak zwykle, jest moja towarzyszka, czyli moja podkładeczka, czyli w środku jest, czy się kartka z pytaniami. Też, jak standardowo, nie wyciągam innych kartek, które tu są. Więc, jak zwykle, przypomnę o tym, że są też kartki z poprzednich Q&A'ów i jeszcze scenariusze z dawnych czasów, kiedy drukowałem scenariusze. Zawsze o tym mówię, bo, bo czemu by nie? Tak, jakaś taka tradycja mi zawsze została, że zawsze mam tą podkładkę i zawsze mam tam wszystkie kartki, nie wyciągam tych kartek i zawsze o tym sobie wspominam. Dobra, już naprawdę, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. No to po kolei. Pierwsze pytanie postawię na ten rok. Oj, dobra. Pewnie chodzi o jakieś postawię nowoczne, w stylu nowy rok, nowy ja i tak dalej. Tu mi się głównie kojarzy siłownia, bo faktycznie jak no ja chodzę na siłownie generalnie, o tym też za chwilkę powiem, tam jeszcze jest też pytanie o cele teningowe, to ja widziałem dużo osób, które gdzieś tak wiecie, przyszły sobie na styczeń, tam próbowały się w to wkręcić, ale nie wyszło i teraz już pod koniec stycznia jest już jakaś taka pustka. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to nie jest moim takim te postanowieniem noworocznym, a postanowieniem nowocznym jest chyba tylko to, żebym w tym roku faktycznie wrzucał filmy raz w tygodniu. Bo jeżeli dobrze pamiętam to od dwóch lat, mówię to sobie za każdym razem na początku roku, że w tym roku będę wrzucał filmy czy. Że raz w tygodniu będzie, ja nie jednego tygodnia nie opuszczę. I o ja dobrze pamiętam, to dwa lata temu puściłem chyba cztery tygodnie, a w zeszłym roku chyba dwa, ale może też tak strzelam po prostu, więc nie, może było tego mniej, może w dwa lata temu opuściłem na przykład tylko dwa, trzy, nie wiem, strzelam, że to było 2 i cztery, ale no nie wiem. I w tym roku po raz kolejny, po raz trzeci będę podejmował próbę, żeby faktycznie te filmy były przynajmniej raz tygodniu, bo jest to takie absolutne minimum. Ja sobie nie wyobrażam, żeby w jakimś tygodniu nie było filmu i mam nadzieję, że w tym roku się uda to utrzymać no i teoretycznie by już się nie udało w tym, bo sesja, oczywiście, ale na całe szczęście tu jest ok, już oganięte, ekipa ze zastępstwa, także spokojnie będą filmy przez sesję, no będzie tam po jednym chyba w tygodniu, ale to nic, dwa tygodnie i potem wracam, także będziemy sobie spokojnie działać. Także jeżeli nic nie wydarzy w ciągu kolejnych miesięcy, to faktycznie może w końcu w tym roku będzie ten jeden film w tygodniu, ale wiecie, taki jednak nie, jakiś zapychacz, jak choćby dzisiejszy Aquelaire, mam nadzieję, że taki zapychacz nie będę musiał wykorzystywać. No i zobaczymy, jak to będzie, wiadomo, spekulować sobie mogę teraz bardzo różne takie rzeczy, ale. Raz pokażę. Zobaczymy, co wyjdzie. Następnie jakie cele YouTube'owe y na ten rok? No to już powiedziałem przede wszystkim, że e, chciałbym w tym roku faktycznie jeden film w tygodniu wrzucać przez cały rok. No oraz też słuchajcie, kwestia tego, że już nie jesteśmy ekipą 232, tylko studiem 232. Tak krótko może tylko przytoczę, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodzi. Ostatnio na dniach zmieniliśmy nazwę z ekipa 232 na studio 232. Zrobiliśmy to dlatego, że doszliśmy w końcu do wniosku, tutaj głównie za sprawą mojej rozmowy, kiedyś tam z Ufą o tym rozmawiałem i potem ostatnio z Adim, że słowo ekipa dla nas się kojarzy z takim mylnym trochę wizerunkiem tego, że my jesteśmy wszyscy taką paczką przyjaciół, gdzie się wszyscy lubimy, super kochamy i tak dalej. Nie, tak absolutnie nie jest. W sensie tak, każdy z ekipowiczów jest moim przyjacielem. Jakby ja po prostu chciałem zebrać grupkę przyjaciół i sobie z nimi robić. Poza dodatkowo, miałem nadzieję, że stanie się tak, że jak wrzucę wszystkich do jednego woła, to nagle wszyscy się zaprzyjaźnimy i będziemy taką paczką. Spoje nie udało się. Znaczy tak, wszyscy się lubimy, nie mogę powiedzieć, żeby ktoś miał z kimś jakiś wielki problem, no może tam jakieś małe spięcia są, ale ogólnie wszyscy się w miarę lubimy, natomiast nie mogę nazwać nas paczką przyjaciół. Nie jesteśmy taką faktyczną ekipą, i męczyło mnie to. Męczyło mnie to, mówię tu jeszcze, rozmowy były z Wolfem i Adim, ich też, też trochę męczyło, i nadszedł czas, żeby nie oszukiwać. Nie wiem, czy was, bo nie wiem, czy ktoś z was odczuł takie wrażenie, że jest może coś nie tak. Natomiast ja, tak sam dla siebie, odczułem takie wrażenie, i nie chciałem oszukiwać siebie samego, że no, jest taki cel, którego i tak nie osiągnę. Jakby trzeba było spojrzeć prawie w oczy, że tego się nie da zrobić, i po prostu w końcu porzucić to. I przestać udawać, że jesteśmy w super fajną ekipą. Ale oczywiście nie oznacza to, że nagle rzucamy YouTube'a. Nie my daj chcemy YouTube'a robić, bo wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, dalej są robione, tylko po prostu już jako studio. Myślę, że nazwa jest taka adekwatna i pasuje, bo faktycznie możemy mieć takim trochę studiem, gdzie gdzieś tam się wszyscy znamy, lubimy, ale nie musimy się jakoś nagle swoje wiecy przyjaźnić. Tu pamiętam Wolf rzucił takim fajnym przykładem, że jesteśmy jak klasa w szkole, że gdzieś tam jakieś grupki się potworzyły, gdzieś tam się wszyscy w miarę lubią, ale jakoś się super nie przyjaźnią. I to jest jak najbardziej adekwatny przykład. Myślę, że to ów dobrze to podsumował. Dlatego, cóż, skoro jesteśmy studiem, to chciałbym faktycznie jako to studio lecieć dalej i robić rzeczy. Przede wszystkim chcielibyśmy odpalić jeden taki kolejny kanał, ale nic wam więcej nie mówię, nic tu się więcej nie wypowiadam, dlatego że za każdym razem, jak ja coś obiecuję, to potem to finalnie nie wychodzi, ale jeżeli dobrze pójdzie, to może za niedługo faktycznie coś się zobaczy, ale nic więcej nie mówię. No i oczywiście wszystkie nasze kanały, które mamy obecnie, je podtrzymać, żeby wszystko z nimi dobrze było, żeby sobie jakoś radziły. No, nie wiem, tu, tu nie miałem jakiegoś bardzo konkretnego planu działania. No, może poza podcastem, że chcielibyśmy tam w końcu jakąś się utrzymać, bo jak na razie jest tylko jeden odcinek podcastu. Miały być odcinki co dwa tygodnie, ale o tym może później, bo tam jest też takie pytanie i tam troszeczkę więcej o tym opowiem. Następnie, jakie ceny treningowe na ten rok? No, to już coś rzuciłem, to teraz powiem troszeczkę więcej. Jeżeli go nacie tak przynajmniej dwa lata, to możecie zauważyć różnicę w moim wygodzie. Mianowicie dwa lata temu schudłem całe 10 kg, wrzucałem zdjęcie, pamiętam, na mojego starego Instagrama, którego już nie mam, na Facebooka i nie wiem, czy nie rzucałem tego na YouTube Społeczność. Wydaje mi się, że chyba nie. I pamiętam, że w zeszłorocznym kiendaju coś tam rzuciłem na ten temat. Tak nie powiedziałem jakoś bardzo dużo o zwykle, tylko coś rzuciłem, że jakieś tam rzeczy z formą są robione. Więc tak, dwa lata temu schudem 10 kilo i potem na długi czas właściwie nie robiłem absolutnie nic z tą formą i no, zaczęło się już trochę robić gorzej. I w wakacje podjąłem decyzję, że od października, jak będę spokojnie w Poznaniu i znowu studia i tak dalej, to będę miał czas na to, żeby chodzić na siłownię i faktycznie od października chodzę. No z przewą w grudniu, w grudniu nie miałem czasu, bo były rzeczy już do zrobienia. Ale faktycznie październik listopad chodziłem na, na siłownie i teraz od stycznia znowu sobie cisnę i jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Ja to na Instagramie czasami wam coś rzucam, mówię o tym, na przykład ostatnio się pochwaliłem, że 30 kg na ławce zrobiłem, jest to dla mnie naprawdę osiągnięcie, bo w październiku pamiętam, że ledwo te, miałem problem, czasami podniesiemy samego gryfu 20 kg a tu teraz 30 śmigało sobie, nawet całkiem niesie. I tu cele teningowe bez zmiennie mam te same od samego początku i daj takie pozostają, to znaczy, po pierwsze zgubić do końca brzucha, teraz siedzę, to tak nie będziecie mogli widzieć, ale trochę tego brzucha jeszcze zostało i gdzieś tam dążę do tego, żeby i dietą, no i gdzieś tam trochę treningami, ale głównie dietą jednak faktycznie go zgubić, a po drugie, jak mówię na ławce na obecną chwilę podnoszę 30 kg i moim takim celem jest podniesienie samego siebie, czyli 65 kg. Myślę, że jest to jak najbardziej cel wykonany, tylko że jeszcze nauczyciłem sobie ograniczenie, że chciałem to zrobić przed wakacjami, czyli najpóźniej do końca czerwca. Nie wiem czy mi to wyjdzie, zobaczymy. Ale w każdym razie chodzi mi o takie ogólne podniesienie poziomu siły, żeby mieć tej siły więcej. Bo właśnie to był taki główny argument, dlaczego na tą siłę nie chciałem pójść, bo zaczęło mi tej siły faktycznie w pewnym momencie brakować. I tak ogólnie sobie myślę, że może, ale to z się może. Jak już będę miał formę taką naprawdę dla, zadowalającą, taką się będę czuł bardzo dobrze, to może bym zrobił film Moja Przemiana. Wiecie, tak jak robią youtuberzy, nie? No ja nie jestem youtuberem tego typu, który by takie materiały robił, ale może tak do odmiany taki film zrobić. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy byście chcieli taki film zobaczyć i pomyślcie, zobaczę. Nawet nie w mogę w tym roku do taki film zrobić, czy nie dopiero w przyszłym, nie mam pojęcia. Zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie, czas pokaże ponownie. Fajnie mówić tak, czas pokażę. To jest takie dobre sformułowanie. Dobra, następne. Twoje hobby. I tak szczerze Wam powiem, widzowie, że ja. No teraz wiadomo, sesja, więc. <głos》>, więc sesja to jest sesja. Ale ogólnie, jak mam faktycznie czas, to szczerze Wam powiem, że ja poza robieniem YouTuba, oglądam filmów, a to też wiąże się z YouTubem, bo jednak o nich opowiadam. I gdzieś tam sobie jeszcze chodzę na siłownię To ja szczerze mówiąc, nie robię nic innego. No, a czasami sobie jeszcze gram w gieki, bo sobie kupiłem Xboxa gdzieś tak w okolicy świąt. I sobie kupiłem Red Dead Redemption 2. Ale to też mogę robić tylko wtedy, kiedy jestem w domu, więc no, rzadziej. Niż częściej. Więc jeśli miałem coś określić mianem hobby, to na ten moment byłaby to siłownia. Jest, jak to dziwnie brzmi w ogóle z moich ust, że moim hobby jest siłownia. No autentycznie, ja poza nagrywaniem filmów, to tylko chodzę na siłownię, no i my, czasami w jakie okazjonalnie. Więc chyba po prostu, jeżeli miałem określić coś mianem hobby, to byłaby właśnie siłownia. Nie pomyślałbym nigdy, że jakieś powiem takie słowa, że moim hobby jest siłownia. Ale tak faktycznie jest. Dobra, następne pytanie, skąd nazwa Hedosi? Nie wiem, tak dokładnie mówiąc. Ogólnie to było tak, jeżeli chodzi o nazwę Hedosi. Kiedy była EA1, czyli EA vogowa, mój link brzmiał FIP TTOT. FIP TTOT to było Tu, FIWANTU, czyli 2.32, czyli w sobie nie niewiele się zmieniło, tylko jestem Hedosi 2.32. Mógłbym mieć też Hedosi TTOT, albo FIP 2.32, jakby. No. Coś coś takiego, nie? W każdym razie przechodziłem z E 1 czyli L-vlogowej, do E 2 nazwanej przeze mnie E Chaosu, bo ja wtedy nie wiedziałem, co ja są. Z na tym YouTube, robiłem w różne rzeczy, wszelakiej maści, aż w końcu przyszła E 3, czyli era filmów i E Studio 2.3.2, czyli ta era, w której jesteśmy najlepsza, bo tu robią się najlepsze rzeczy. Tu, tu są obie najlepsze rzeczy i najbardziej się tym bawię tym YouTubem. No i właśnie w momencie, kiedy było przejście z E 1 do E 2 to kanał zmienił nazwę na Studio. I na początku to studio nazywało się DT Studio, a potem nazywało się HedE Studio. I jako, że było HedE Studio, to chciałem, żeby mój nick był. Związany właśnie z Hedę. No i z tego myślenia, finalnie jakimś cudem powstał Hedosi. Hedosi, Hedosi, jak to tam woje. Ja osobiście mówię Hedosi, ale ja też długi czas mówię o Hedosi, razem mówię Hedosi, jakoś tak ładnie brzmi. Nie wiem, no po prostu, ładnie mi to brzmi, wyłajmujcie się Hedosi. Tu chyba też zadziałało to, że ja bardzo często strzem Hedosi. Częściej z Hedosi niż Hedosi i stąd mi przeszło na Hedosi. No i po prostu brzmi dla mnie to ładnie. Wojmujcie Hedosi. Także nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak to się stało, że z Hedę powstało Hedosi. I damy mi się mi przychodzi do głowy, to może dlatego, że gdzieś tam już powoli wchodziłem sobie w słuchanie BDOS-a, mojego ulubionego rapera. i może tego, że wiecie, BDOS, no to Hedosi. znaczy Hedosi. Ale nie mogłem potwierdzić, że tak na pewno było, bo ja po prostu już tego nie pamiętam. Jakoś powstał z powstał Hedosi i może to właśnie od to jest jakiś taki jeden punkt zaczepienia, jaki wymyśliłem. Ale nie jestem w stanie potwierdzić na 100%, że tak było. Po prostu jakoś tak wymyśliłem i z Hedę powstał Hedoś. I tyle. Cała historia. Uj, trudne się wylosowało. Top 3 najlepsze filmy 2023 roku. I najgorsze jest to, że ja nie umiem wybrać trzech. Umiem wybrać jeden: Spider-Man Across the Spider-West. Mówię to bez żadnego problemu, Był to najlepszy film w zeszłym roku. I aż dziwi mnie to, że ja w ogóle o nim nie wspominałem. W sensie, bo było Marvela i ja nie wspomniałem o ATSV. Nic o tym nie powiedziałem. To chyba wzięło się z tego, że w podsłaniu Marvela chciałem trochę na MCU narzekać to też jest Sony, są tam też produkcje Sony, jest ATSV, o tym bowiem się absolutnie świetnie. Z Anim w recenzji też potem chwaliliśmy i chwaliliśmy, i naprawdę czekam na BTSV, które wyjdzie. Nie wiadomo kiedy, nie wiem kiedy Beyond the Spider-West wyjdzie, ważne by gdzieś tam wyszło. Ale bez żadnego problemu mogę spokojnie wmienić Across the Spider-West jako najlepszy film tego roku. Niestety nie umiem wybrać kolejnych dwóch. Szczerze, mam wrażenie, że gdybym poszedł na Oppenheimera, to bym wziął go jako numer dwa, a nie byłem na Oppenheimerze. Na Oppenheimerze był Noiteo i on zrobił recenzję. Natomiast ja, jak już Noiteo wrzucił recenzję, to miałem taką myśl, że a pójdzie z na Oppenheimera, tylko finalnie z jakiegoś powodu nie poszedłem i żałuję. Fakt, że pewnie gdzieś tam się już pojawi na jakichś streamingach, albo ogólnie na necie, to sobie na dobie, no ale to jednak jest nie to samo. Więc no cóż. O teraz takie pytanie całkiem fajne, fajnie, że padło, bo chciałem się trochę na temat wypowiedzieć. Czyli, czy wiążesz przyszłość z nagrywaniem? I moja odpowiedź brzmi i tak i nie. Ewentualnie zamiast i tak i nie, mógłbym użyć magicznego słowa zależy. Bo zależy od tego, o jaką przyszłość konkretnie chodzi. Jeżeli chodzi o przyszłość taką, że po prostu YouTube w moim życiu jest i nagrywam sobie cały czas, to jak najbardziej tak. W zeszłym roku bardzo uświadomiłem sobie to, że ja przede wszystkim w życiu chcę robić to, co kocham. A co kocham robić, najbardziej kocham robić YouTuba. Nie przesadzę ze słowami, kiedy powiem, że YouTube to jest moje życie, bo jednak pół życia będziemy na YouTube. Mimo tego, że kanał Hedosi w tym roku będzie obchodził ósmą rocznicę, to ja na YouTubie jestem już 12 lat, a w tym roku skończę 23 lata, więc mamy ponad połowę, bo połowa z 200 to mamy 11,5, a ja 12 lat będę już na YouTubie, także no słuchajcie, no jednak YouTube to jest moje życie, jednak duży kawał życia przy tym spędziłem i ja nie wyobrażam sobie innego życia, po prostu nie widzę opcji, mimo tak, że kilkukrotnie chciałem wrzucić YouTube'a, nie wyobrażam sobie jakby YouTube'a w moim życiu miał nie być, dlatego w jakiejś formie, mniejszej bądź większej, chciałbym, żeby YouTube zawsze był, żebym zawsze, chociaż nawet sobie wyobrażam taką sytuację, że jestem już tak gdzieś, mam jakieś 30 lat, idę sobie na jakiś film w Nagrywam teraz recenzję, wrzucam sobie ją w weekend, a potem normalnie sobie idę do pracy i sobie tak żyję. Nie? Jakby ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że tak mogę żyć, że sobie normalnie pracuję i gdzieś tam sobie yy, na boczku robię YouTube'a. Tutaj, właśnie, jeszcze ta, ta druga opcja, jak to my się o tym wiązałem w przyszłości z nagrywaniem, czyli że ja żyję z YouTube'a, normalnie z niego pracuję. Powiem szczerze, chciałbym. Ja bym bardzo chciał, żeby kiedyś tak faktycznie było, ale kwestia jest taka, że muszę zdawać sobie sprawę z tego, że może to nie wyjść, że mogę nigdy nie dojść do takiego poziomu, w którym YouTube będzie mógł być moją pracą, że będę mógł się z niego utrzymać, będzie to tylko taka moja zerawka, kto sobie będę robił, będę sobie przy tym grzebał. Muszę mieć świadomość, że tak też może być i muszę być na to jakoś przygotowany. I dlatego właśnie powiedziałem, że wyobrażam sobie też taką sytuację, w której normalnie pracuję, a w weekendy sobie gdzieś tam, czy ogólnie w wolnym czasie, grzebię sobie przy YouTubie, nagrywam jakieś filmy, może nie jakieś bardzo super skomplikowane, ale gdzieś tam sobie spokojnie nagrywam. Więc czy wiąże przyszłość z nagrywaniem? Tak, ale czy taką pełną? No, może nie być. Jakby się udało, to byłbym szczęśliwy, a jak się nie uda, no to trudno. Byłbym mógł nagrywać. I tyle mi wystarczy. Oj! Trudno się wylosowało, bo teraz będą takie dwa, takie dość skomplikowane pytania, skomplikowane, może takie bardziej dokładne pytania, które zadał mój yy, najaktywniejszy widz, czyli flash. pozdrawiam cię serdecznie. Także przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, jak zamierzasz ogarnąć aż trzy kanały, aby żaden nie był pomijany przez ciebie? Więc tak, jeżeli chodzi o trzy kanały, to przede wszystkim chodzi o kanał Hedosi, czyli kanał główny. No to słuchajcie, tu normalnie sobie działam, jest film raz w tygodniu i tak mam nadzieję pozostanie. No mówię, teraz jest ciężko, bo sesja, ale spokojnie, po sesji już będzie git, normalnie będę sobie działać i robić rzeczy i będzie fajnie. Także kanał Hedosi się nie martwię, tu jest jak najbardziej ok. Kolejny jest kanał podcastu, który, kurde, no, no nie jest z tym kanałem bardzo dobrze, no nie jest dobrze. Generalnie widzowie, kanał podcast 2.3 2, to jest moje czwarte podejście do podcastu. Jedno było jeszcze przed studium 2.3.2, a w trakcie studia były już trzy. To jest trzecie. I kwestia jest taka, że no, nagraliśmy jeden odcinek z lewym o przyszłości gwiezdnych wojen, i tyle. I, I stoi to na razie. W planach było, że odcinki będą regularnie raz na dwa tygodnie, i no gdzieś tam te odcinki mamy też poplanowane. Wiemy, co chcemy nagrywać, tylko nie możemy się zebać. Podcast przede wszystkim mieliśmy robić w trójkę: Adi, Lewy i ja. I to jest ten problem, że chociaż każdy gdzieś tam jakimś czasem dysponuje, to nie możemy się ustawić, żebyśmy we trzech faktycznie byli w jednym momencie i mogli sobie spokojnie nagrywać. We dwóch nie ma jakiegoś z tym większego problemu, bo z Lewem spokojnie nagraliśmy sobie odcinek o Gwiezdnych Wojnach. Z Adi nagrałem ostatnie recenzje No Way Home, więc tu jest spoko. Natomiast we trzech to już jest po prostu masaka. Ciągle komuś coś nie podchodzi ciągle dwóch ma czas, jeden nie ma. Jeden ma, dwóch nie ma i tak dalej i tak dalej. No, no jest to po prostu ciężkie. A mamy jeden zaplanowany konkretny odcinek, który już powinien dawno temu wejść, czyli odcinek o Spider-Manie 4. Chcemy przegrać ten temat, bo my codziennie o nim piszemy. Codziennie o nim piszemy, codziennie jakieś nowe rzeczy się pojawiają, jakieś nowe proteczki i chcielibyśmy o tym sobie tak konkretnie na podcaście pogadać. Tutaj jest tylko ta jedna, jedyna przeszkoda, że my nie potrafimy się zgrać, żeby każdy miał czas. Tu mam nadzieję, że uda nam się to w końcu rozwiązać i no, oczywiście he po sesji i w końcu w końcu nagramy. Przede wszystkim spider 4. I jakieś tam kolejne inne materiały. Głównie nam na tym zależy, bo jest to film, który bardzo chcemy zrobić, znaczy odcinek podcastu. Dlatego liczę na to, że gdy ja już będę bardziej dyspozycyjny, to uda się jakoś nam zebrać i to zrobimy, i potem faktycznie będziemy się trzymać głębokości raz na dwa tygodnie. I z podcastem to jest tylko ten jedyny problem, bo zrobienie samego odcinka, jak już się w końcu zbierzemy, nie jest trudne. Siadamy sobie na godzinę, gadamy, tam krótkie wycięcie rzeczy, a za tło na obecnym etapie miniaturki, które obie lewy, to akurat można by też poprawić i zrobić coś innego, ale szczerze mówiąc, chwilowo nie mamy na to jakiegoś większego pomysłu, musimy o tym pomyśleć tak konkretnie. Ale i tak kwestia jest taka, że nie podcastu. Nie wymaga od nas dużego nakładu czasu. Wymaga od nas tylko tego, żeby się zebrać, co jest bardzo trudne. Także mam nadzieję, że to się w końcu poprawi, no i że w końcu będziecie mogli sobie słuchać podcastów i że będzie dobrze. A teraz kanałem studia. Kwestia jest taka, że my sobie zaplanowaliśmy przynajmniej jeden film w miesiącu, tylko że w w finale żaden film nie wracał. i z kanałem studia jest jeszcze większy problem niż skanem podcastu, bo tu tych osób do ognięcia, żeby wszyscy mieli czas, mamy jeszcze więcej. Bo jeżeli chodzi o kanał studia, to my robimy tam albo odcinki takie, wiecie, 3-4 osoby, gdzie to wychodzi tak bardzo na spontanie, że po prostu a sobie gadamy, ej dawaj nagrywamy, nagrywamy i szybko to wratuje. A robimy takie odcinki na wiecie, przynajmniej takie 8 osób, tak mniej więcej w takiej ilości jesteśmy. I tam jest właśnie problem, bo chcemy się ustawić na nagrywki i ciężko znaleźć termin, który by 8 osobom pasował. U mnie to oczywiście są studia, a u pozostałych to jest szkoła. Ja naprawdę, ja się tyle już nasłuchałem o tym ile wy się tam widzowie i też y, tej ziomki męczycie w szkole, a ja po prostu mam współczość. Ja mam po prostu współczuję i wy w tej szkole macie do roboty. To jest naprawdę masakra jakaś. I w efekcie zgranie się na nagrywki jest trudnym zadaniem i też nie wiem jak to obejść. Nie nie mam po prostu na to pomysłu, mam nadzieję, że to się w końcu finalnie poprawi. Więc w styczniu na pewno nie będzie odcinka na kanale ekipowym, na luty już to, coś tam sobie planujemy, mam jakieś tam pomysły, ale standardowo nie mogę wam nic obiecywać, bo wiadomo jak się kończy moje obiecywanie. Postaram się po prostu, żeby w końcu zbierać się na te nagrywki jakoś i faktycznie te odcinki na kanał ekipowy na ten raz w miesiącu chociaż nagrywać. Fakt faktem, że jeżeli chodzi o przygotowanie odcinka na kanał studia, no to tu trochę zajmuje to dłużej, bo jednak e, posiedza na tych nagrywkach z kilka godzin, no nie tak, godzinkę, no godzinkę to nie, te proste odcinki nagrywać, ale te bardziej skomplikowane nagrywamy tak z 2-3, no różnie to wychodzi. Dorzućmy jeszcze do tego montaż, który w zależności od odcinka też albo trwa krótko, albo długo, no jest to różnie. na najtrudniejsze jest to, żeby znaleźć czas na nagrywanie, żeby zebrać te osoby i to nagrać. Jak film jest już nagrany, no to wtedy jest skórki. Dobra, tu temat chyba wyczerpałem, także przejdźmy dalej. Też takie właśnie pytanie z tym powiązane. Mianowicie, czy twój montażysta dostaje od ciebie wypłatę? Jeśli tak, to jak wpłynie na sytuację związaną z tymi kanałami, gdy przestaniesz mu płacić, a on przestanie montować z tego powodu? Jaki montażysta? O czym wy gadacie? Ja nie mam montażysty. No dobra, ogólnie tak, jest montażysta faktycznie, ale też nie montuje tego bardzo wszy... często, nie montuje wszystkich filmów. Mówimy tutaj o Wizie, czyli przede wszystkim grafiku. Wiz przede wszystkim robi miniaturki, awatary i bany na prawie wszystkie kanały. lewy robi do siebie sam i podcast też lewy ogarnia, więc tutaj wiz się nie tyka. Natomiast na pozostałe kanały zawsze idę z tym do Wiza, bo Wiz robi to naprawdę dobrze. Ja jestem zadowolony, z Wilsem się świetnie pracuje. Od zeszłego roku już tak pracujemy, tak faktycznie porządnie cały czas i tu nie mam żadnych zastrzeżeń. Wiz robi dobre miniaturki i robi je w miarę sprawnie i to naprawdę dość dobrym tempem, bo miniaturkę dość często dostaje nawet na następny dzień, a nawet kilku się zdarzało, że jeszcze w ten sam. Natomiast jeśli chodzi o montaż, to Wiz jak na ten moment montował tylko trzy odcinki. I to też jest tak, że ja Wiz'a o montaż proszę tylko w sytuacji, kiedy albo odcinek jest taki naprawdę za trudny do zmontowania i potrzebuje pomocy. I konkretnie były to na kanale Studio 2 odcinki. Był to odcinek teraz te na koniec roku 2023 na Dzień Ekipy. No i był też ten odcinek z Fortnite'a, tam mieliśmy bardzo dużo nagrań i po prostu czuliśmy, że nie podołamy temu i że Poprosimy visa, że on to zrobi dobrze. Oraz zmontował też jedno omówienie Asoki, bo to konkretnie odcinek szósty, część druga, bo ja akurat wtedy byłem na wyjeździe i nie chciałem z sobą brać laptopa na wyjazd, bo miałem na tyle czasu, że mogłem montować w pociągu, a ja mówię: Nie, nie chcę jechać z laptopem na długi koniec Polski. Bo akurat jechałem wtedy z domu do Rzeszowa, więc nie chciałem. Po prostu uznałem, dobra, dam Wizowi, niech on to zmontuje, ja będę miał przynajmniej spokój, będę sobie mógł spokojnie odpocząć. Także jeżeli chodzi o montaż Wiza, to jego prosimy tylko w sytuacjach tak zwanych kryzysowych. Tak to sobie radzimy sami, także tutaj jest wszystko ok, tutaj nie ma żadnego problemu. Ale to że jak zobaczyłem to pytanie, to też zapytałem Wiza, co na ten temat sądzi. Także tutaj macie odpowiedź, zobaczycie co napisał. Także no, widzicie po tej odpowiedzi, że naprawdę jest wszystko dobrze. Dobra, udało się przebrnąć przez trudne pytania, Flasza. Także przejdźmy do jeszcze trudniejszego pytania. Czyli uwaga. Wiesz, że wszyscy się zastanawiamy. Nowy rok to nowa szansa na wiadomy bananowy challenge. Kiedy możemy się go spodziewać? Pamiętaj, żeby dobrze popić. Czyli trzeba odświeżyć oświadczenie, które puszczam przy każdej już jej okazji. <coughs> Także czekajcie, co <coughs> jakiś Trochę mi gadoboi. Oświadczam wszemi wobec, że nigdy nie zrobię Sprite and Banana Challenge. I teraz tylko czekać, aż ktoś z widzów to weźmie, przyrobi, że tak powiem, i wleci to do oweka, i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie, dla tych, którzy nie wiedzą, to na Discordzie bardzo często przewija się temat tego, że mam zrobić sprite and bounce change. A ja zawsze oznajmiam, że ja tego nie zrobię, nie zrobię, i jeszcze raz nie zrobię. Dlatego, skoro pojawiają się takie pytania, to po prostu trzeba było oświadczenie. Tak, dla tradycji, bo. <grych> Dobra, muszę to powiedzieć. Tak każe obyczaj. Tak każe obyczaj. A więc, Git, już tylko dwa pytanka zostały. Czy powstaną filmy o tematyce Oscar? Kto nominowany, później, kto zwycięży, i tak dalej, i tak dalej. Do tego nie obrażę się na listę ciekawych premiere w 2024 i żeby zaznaczył, które ciekawym ciebie samego, co o tym sądzisz. Jeżeli chodzi o Oscarę, to absolutnie nie będę się tego tykał. Jeżeli chodzi o premiere, to myślałem na ten temat. Generalnie tak, ja nie jestem znawcą ogólnie szeroko pojętej kinematografii. Ja przede wszystkim jestem fanem pewnych konkretnych uniwersów, czyli Gwiezdnych Wojen, Marvela i Harry Pottera. I to nimi się głównie zajmuję Okazane też jakimiś innymi, ale to też jak wiecie, no filmy z innych uniwersów pojawiają się rzadziej niż częściej. Więc jeżeli chodzi o takie materiały, jak właśnie o Oscarach, albo ogólnie o premierach filmowych w tym roku, to nie czuję się na tyle tak kompetentny. Nie czuję tego, żeby moja wiedza była na tyle rozległa, że mogłam o tym opowiedzieć w takim. Dobrym sposobie. Generalnie gdybym takie materiały miał robić, to oprócz tego, żebym Wam chciał to wymienić, to chciałem też Wam coś o tych filmach powiedzieć, jakieś swoje zdanie wypowiedzieć. Na sytuacji, kiedy się nie znam, to się nie wypowiem. Nie będę robił sytuacji, nie znam się, ale się wypowiem. Nie chcę tak robić. Także u mnie takich materiałów nie oczekujcie. Szukajcie ich raczej u osób, które mają szerszą wiedzę niż ja. Które się trochę lepiej znają. I to oto sposobem dotarliśmy do ostatniego pytania, czyli Myślałeś o nowych serach na YouTube? Tak, myślałem. Granie mam pomysł na dwie serie, jedną z nich wam zdradzę. czyli seria co by było gdyby? Chciałem w końcu zacząć robić takie toje. Mam głód, to takich teorii już od nie wiem kiedy, a ten głód tylko narósł w momencie, kiedy zrobiliśmy teorię Dorekasę z Eragoną, która jest naprawdę świetna, mega dobrze dopracowana, mega wam się spodobała. No po prostu chcę takie rzeczy robić. Więc myślę, że w tym roku pojawi się ode mnie jakaś teoria, już taka stricte autorska ode mnie bez szukania w necie jakiejś tej teorii, którą wam opowiem, ani też robiła te oj wspólnie z kimś, tylko taka w pełni w 100% moja. Liczę na to, że w tym roku taką weszcie. Stworzę i że będzie całkiem sensowa. Drugiej sej natomiast wam nie zdradzę, dam wam tylko taką małą podpowiedź. Mianowicie jest kilku YouTuberów, którzy robią taką serię związaną z H. Potem. Ja tą seję chciałem przełożyć na Gwiezdne Wojny i ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał z ekipowiczów, to przełożyć ją też na Marvela. Tutaj myślę o Adim i Lewym, bo mają szerszą wiedzę ode mnie w Marvelu. Tą seję widziałem tylko w ramach H. Pottera, a wydaje mi się, że w drugiej galaktyce dałoby się też coś fajnego z tej sej opowiedzieć. Także wyczekujcie, bo mam już nawet pomysł na jeden odcinek, ale no niestety muszę to użyć argumentu, czyli po sesji po sesji. Po prostu ja po sesji już w pełni odżyję, będę mógł sobie działać i robić rzeczy. Naprawdę nie mogę się doczekać jak już będę po sesji, gdzie będę mógł troszeczkę więcej myśleć na temat YouTube'a i mieć też czas na to, żeby spokojnie zasiąść i jakiś dobry materiał dla do Was zrobić, bo mam też kilka odcineczków takich różnych, nie z jakiejś sejtko, różnych odcineczków, ale całkiem fajnych. Cóż, tygodnia żadnego na razie nie opuściłem, ale ostatnie filmy czuję, że no powinno być lepiej, że są za słabe. Recenzja Echo pojawia się z półtora tygodniowym opóźnieniem i jeszcze nie jest jakoś to bardzo wybitna recenzja, a film o No Way Home, no dobra, on miał być to zrobione w takim stylu, żeby odzwierciedlał to, jak zrobiliśmy te film dwa lata temu, ale i taką wrażenie że trochę za mało do tego filmu przełożyliśmy. Dlatego właśnie czekam, jak już będę miał więcej czasu i będę mógł spokojnie siąść i robić takie naprawdę porządne, solidne produkcje, bo takich mi po prostu brakuje na moment obecny tutaj na kanale. Dobra, odhaczone wszystkie pytania, także też będzie na tyle w tym odcinku. Także jeśli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i standardowo komentarze są do Waszej dyspozycji, piszcie co chcecie, cokolwiek. Nie wiem, czy to jakaś dyskusja powstanie. Nie wiem, bo to nie jest normalny odcinko QA, ale... Piszcie cokolwiek. Macie zawsze do dyspozycji komentarze. Piszcie co chcecie. Także widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach. ale ze mną to tak za no, dość długi czas, bo będzie sesja, więc ja w sesji nie będę robił nic związanego z YouTube'em. Tylko będę się uczył albo myślał o nauce. Ale spokojnie będą zastępstwa, także nie macie się. Bez filmów was nie zostawię. Będą zastępstwa od ekipowiczów, Po jednym filmie w tygodniu będzie na pewno. Czy więcej? Nie wiem. Zobaczymy. Po jednym będzie na pewno w każdym razie. Także w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. pa. pa.